Dzień dobry. Witam Was dzisiaj w Ardenach i tą bitwę jadę o minimum trzecie miejsce. Nie muszę bitwy wygrać, wystarczy, że ją rozegram, a będzie to kolejna z cyklu bitew, gdzie głównym przeciwnikiem są gajdziny. Nie gra się fajnie, kiedy trzeba grać przeciwko twórcom gry. I nie są najgroźniejsi przeciwnicy, tylko właśnie fanaberie gajdzinów. Ale nie ma co narzekać, trzeba robić swoje. Swoim zwyczajem będę jechał dookoła, czyli na objazd, czyli będę starał się wjechać im na respa i tam polować na przeciwników, szukać swoje szansy, żeby narobić jak najwięcej punkcików i to swoje trzecie miejsce zająć. Przede mną już kilku graczy wyskoczyło do przodu, jest pierwsze podświetlenie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie nie widać żadnych podświetleń w głównej części mapy, czyli między punktami A i B. Za to dwóch przeciwników jest przy nas tutaj. Przede mną jest pierwszy chętny. Po lewej stronie właśnie stoi sobie i czeka na strzała M51. Nie dostał ode mnie z buły, ale zginął. Za to tutaj już w tej chwili widzę, co się dzieje w okolicach punktów. M51 trafiony w działo. Chyba się naprawia, bo został na miejscu i przepłacił to kolega utratą maszyny. Jest tam jeszcze dwóch przeciwników, ale przy mnie bliżej tutaj strzela się drużynowy z Panterą F. Tylko trafienie. Próbuję znaleźć gniazdo KM-u, no ale FK zginęła. Drużynowy się naprawia, za to przede mną jest ciężki czołg, który wyjechał przed chwilą z respa. No i tutaj w naszą stronę będzie jechał. Na razie jesteśmy we czwórkę. No, między punktami przeciwnicy coraz bliżej podjeżdżają do naszego kapa. Próbuję strzelać do Tygrysa 2P. To był typ Hori wersji P. Niech mu będzie. Są tam jeszcze podświetlenia. Pantera D. No ale tutaj już podświetlenia nie ma, za to Pantera strzeliła do mnie i zlikwidowała mi dwóch załogantów, działonowego i dowódcę. Wycofuję za osłonę, odzyskałem zdolność do gry. No i tym razem to ja się odgryzłem Panterze tak, że Pantera zeszła. Gorzej, że ja jestem w tej chwili, w tej części mapy, najdalej wysuniętym pojazdem. Nie mam żadnej osłony, a jedzie do mnie cała banda czerwonych. Jest ich przynajmniej 6. Trochę dużo. Za domkiem jest schowany Tygrys. Tutaj jest typ. No, muszę uważać. W okienku jest przestrzał na Tygrysa, trafiony w gniazdo KM-u, ale w Tygrysie gniazdo KM-u nie jest weak spotem. Za to następne podświetlenie zielone i tutaj już pocisk wszedł w weak spota i zniszczył Tygrysa, a do mnie wyjechał M51. Udało mi się zlikwidować, no ale zostało mi tylko dwóch załogantów. Mam też uszkodzony zamek. Pantera D za krytyczne.
Uszkodzony silnik, więc pantera będzie tutaj stała. Koniec przeładowania i nic więcej się nie wydarzy, bo od mojej lewej strony dojechał M26 i skończył zabawę tygryskiem, tigerem. Teraz do użycia idzie tygrys E i będę robił dokładnie to samo z powodów, o których już wiele razy mówiłem, czyli po prostu wiem, co się dzieje na tamtej miejscówce i tam będę jechał. No ale zanim dojadę na to miejsce, gdzie powinienem być, jeszcze sobie wziąłem bombowca i zrzucę bomby na pojazdy przy punkcie A. Tutaj jest całkiem sporo czerwonych. Zapas bomb wyrzucony. No i rozbiję bombowca, żeby jak najszybciej wrócić do czołgu. 4 zrobione fragi z tego nalotu, jest całkiem dobrze. Nasi wjeżdżają na punkt A. Czerwoni teraz będą musieli się sprężyć. Jest naszych kilku. No było 4, zostało 2. Ja mam na razie pierwsze miejsce w drużynie. Do mojego zadania to jak najbardziej pasuje. Staram się znaleźć jakieś podświetlenie, tak żeby z dystansu móc strzelać. No ale po lewej stronie mam średni czołg, lekki czołg, do którego jedzie drużynowy. Zobaczymy, czy da sobie radę. Jeśli nie, to wolałbym być blisko, żeby on z kolei mnie nie zaskoczył, objeżdżając tutaj od lewej strony, wjechałby mi na tyłek, no i mogłoby się to różnie skończyć. W tej chwili drużynowy poradził sobie z tym lajcikiem. No a ja mam wyświetlenie na niszczycielu, to jest 4 Emil. Była podświetlona sylwetka, ale nic tam się nie przyjęło. Emil uciekł za górkę. No i teraz będzie mnie tutaj trzymał. O właśnie. Jeszcze raz próba namierzenia tego niszczyciela. No niestety jest za głęboko schowany i nie ma sensu do niego strzelać. Nasi na punkcie poginęli. Przeciwnicy odzyskują swój punkt. Zginął Emilek, więc spokojnie mogę podjechać na wygodną dla siebie pozycję. Całkiem sporo czerwonych na kapie się zgromadziło, a ja mam przed sobą STA1. Troszkę za wcześnie strzeliłem, STA zaczął hamować i w końcu się zatrzymał, dlatego pocisk przeleciał przed nim, schował się za domkiem. Tutaj nie ma przestrzałów, nie ma żadnych okienek. Chwilę będę czekał, zobaczymy, co on zrobi. Nie, no tam, jak mówiłem, żadnych okienek nie ma, ale warto spróbować, bo bywa, zdarzają się takie sytuacje, że gajdziny czasami włączają właśnie takie przestrzały. No i wtedy można sobie strzelić coś fajnego. STA1 wyjechał w stronę punktu. KMM chciałem zwrócić na siebie jego uwagę. STA1 zatrzymał się. Byłem przeładowany i mogłem sobie zrobić na nim fraga. STA1 nie jest ciężkim, mocno opancerzonym pojazdem, więc z Tygrysa można go ściągnąć na hita.
No i teraz od tyłu będę dojeżdżał do Kapa Czerwonych. Jest tu ciężki czołg, dalej jest jeszcze dwóch graczy, no ale mam przed sobą Churchilla. Od tyłu strzał, Churchill obraca wieżę. Udało się ściągnąć gąsienicę takim strzałem na ślepo w środek dymu. Od tyłu dojeżdżam do Churchilla, jeszcze jeden strzał. Nieudany, tam nic nie weszło, żadnych uszkodzeń. Przeładowanie, Churchill zniszczony, zaczynam zbijać punkt. Został jeszcze jeden średni czołg przede mną. To jest Pantera D. Nie chcę wyjeżdżać z punktu, próbuję namierzyć między cegiełkami Panterę, ale ta zginęła od strzału drużynowego. Przejmuję punkt, no ale niepotrzebnie się okazuje, bo bitwa się skończyła. Czerwoni stracili wszystkie pojazdy. Ja przy 10 fragach zająłem tylko drugie miejsce. Dobre i to część zadania zrobiona. I z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!